Witam was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu. Piękna pogoda. Zgadnijcie, co to za miejscowość. Oj, chyba nie zgadniecie. A jak zgadniecie, tak, to jest Radków. Sławna miejscowość. Tuż u podnóża Góry Stołowej, Szczelnica Wielkiego. Mieści się tutaj właśnie przed nami urząd gminy w ratuszu. Miejscowość słynąca z czego? Z tego, że tutaj jedna z miejscowości, przez który przechodził swego czasu bursztynowy szlak. No. Ja tu sobie zrobiłem przerwę. Ryneczek z ładną fontanną. Pamiętam, zawsze tu było odwrotnie. Ulica jednokierunkowa, z tym, że w kierunku w drugą stronę, pod górę. A teraz zrobiono na odwrót. O, toj. O, mogłem skorzystać. Tu jest parking też. Także wyjeżdżamy z Radkowa, kierujemy się w stronę domu. Miłowani moi, no, piękna pogoda. Szkoda by było nie karnąć się gdzieś motorkiem. Także ja się karnąłem, pojeździłem sobie dzisiaj trochę. Starałem wybierać się drogi mniej dziurawe, bo nie ukrywam. No chyba, że ze względu na wiek. Kurwa, patrzę, kierowcy nie ma. Myślałem, że auto spierdala, a to kurwa Anglik. Ja pierdolę. Przepraszam. Oż kurczę, ale się przestraszyłem. O czym ja to mówiłem? Że właściwie byłem się przejechać. Trochę sobie pojeździłem po okolicy i wybierałem te drogi coraz mniej dziurawe, bo coraz mniej mi odpowiada tu zawieszenie w tym motocyklu. Jest twarde. Rozbestwiła mnie ta Honda. Przeokrutnie. Tam to zawieszenie jest takie mięciuchne, fajniuchne. A tutaj po prostu jedziemy tak, jakbyśmy jechali, no nie wiem, siedzieli na deskorolce albo w taczce. Coś tam tłumi, ale no nie tak jak w Hondzie. No, Hondy jak nie ma, tak nie ma. Dzisiaj dowiedziałem się, że nadal trwają oględziny. Wyobraźcie sobie, że tak robili oględziny, tak robili kosztorysy. Jedni i drudzy, i z Generali, no i z Hondy. Że nie zwrócili, że koło jest krzywe. Kurwa mać. To koło się nie kręciło. No to chyba było krzywe. No bo tak samo siebie by się chyba nie przestało kręcić. Tym bardziej, że koło pierwsze, można powiedzieć, że odebrało cały impet tego uderzenia. Bo ono najwięcej wystawało. Zresztą mam zdjęcia. Było widać, że felga jest krzywa. I to nie trzeba było ekspertów, ani ekspertyz, bo to było widać z 1,5 metra. No, ale wszystkie inne ekspertyzy były robione i zapomnieli o kole, także. Także w czasie się to, kurde, wszystko przeciąga. Ja jestem niemożebnie zdenerwowany z tego powodu.
Nie wiem, co tym mam wszystkim sądzić, myśleć. No to już troszeczkę takie małe przegięcie jest, bo tutaj też miałem małą przygodę na tym motocyklem. Posprawdzałem, podkręcałem, co było trzeba, zamówiłem i można powiedzieć, że w ciągu 5 dni motor był złożony. I nie jestem ani mechanikiem samochodowym, ani mechanikiem motocyklowym nie jestem, ani nie jestem jakimś super, hiper rzeczoznawcą. Po prostu posprawdzałem to, co miałem sprawdzić, powymieniałem i śladu nie ma, że coś tutaj się działo z tym motocyklem. Jedyne co, to mogą świadczyć o tym moja dokumentacja, moje zdjęcia. A tutaj fachowcy, którzy tak de facto siedzą w tym, no nie potrafią sobie poradzić. Także jestem bardzo, bardzo rozczarowany z tego to powodu. Ja dzisiaj rozmawiałem z generali, z przedstawicielami tam i poprosiłem o jakiś pojazd zastępczy, ponieważ niedługo Ela wraca do pracy. No wróci do tego życia, no i też no, nie ukrywam, że na pewno będzie chciała swój motocykl odzyskać. Ja swojego jeszcze nie odzyskałem, także będę zmuszony oddać maszynę. No chciałbym też pojeździć motocyklem, nie? Bo jednak to kupiłem, po to kupiłem ten motocykl, żeby jeździć. Ja w pracy tak de facto nie mam gdzie postawić samochodu. Przez pół miasta chodzić nie mam zamiaru. Tam niekiedy chodzimy wieczorami, także nie uśmiecha mi się gdzieś tam przez pół miasta po zmroku się włóczyć do samochodu. I dlatego też chciałbym otrzymać albo jakąś rekompensatę, w ramach rekompensaty jakiś pojazd zastępczy, i żeby był to motocykl, albo żeby oddali mi mój wreszcie naprawiony, i to w trybie pilnym. Także czekam z utęsknieniem na powrót maszyny. Bo fajnie by było już sobie pojeździć. Także umiłowanie moi, no tyle, co mam do przekazania tak na szybko. Życzę wszystkim pięknej pogody, bezpiecznej jazdy i wspaniałych motocyklowych przygód. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa!